Bardzo ważny jest syndrom zaburzeń emocjonalnych, określany jako aleksytymia. Jest to syndrom, który wręcz opisuje to, co się dzieje wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie nazywać emocji, stąd właśnie brak słów dla emocji, aleksytymia. Dalej, osoby takie, zresztą jakby ze zrozumiałych względów, mają trudności w różnicowaniu fizjologicznych komponentów funkcjonowania organizmu od fizjologicznych komponentów funkcjonowania emocji, a zatem nie potrafią dokładnie nazwać czy zdefiniować, czy to, że na przykład pocą im się ręce w danym momencie, wynika z tego, że się boją, czy pocą im się dlatego, że jest gorąco w pomieszczeniu. Czyli takie osoby, które bardzo wcześnie w swoim życiu zostały tak naznaczone koniecznością zamrażania emocji, potem już jako osoby coraz bardziej dorosłe, zupełnie nie będą miały rozeznania i w fizjologii funkcjonowania własnego organizmu, i tym bardziej w fizjologii emocji. Kolejna kwestia dotyczy u tych osób tak zwanego ubóstwa wyobraźni. I jest to znowu tak z psychologicznego punktu widzenia bardzo zrozumiałe, ponieważ w momencie, kiedy nie wolno czuć, nie wolno fantazjować, nie wolno marzyć, nie wolno myśleć, bo jest to zbyt odległe i ucieczkowe odejście od rzeczywistości, a trzeba być czujnym i trzeba być tu i teraz, ponieważ nie wiadomo, co może się w danym momencie przydarzyć, a zatem to właśnie ubóstwo wyobraźni jest takim elementem, który jakby dopełnia obrazu tego syndromu. Wiele badań, które dotyczą właśnie konsekwencji traumy, zresztą sami z profesorem Maruszewskim prowadziliśmy takie badania dotyczące syndromu aleksytymii, pokazują taki właśnie nienazwany rodowód tegoż syndromu we wczesnodziecięcych doświadczeniach traumatycznych. Także mogę powiedzieć, że tu jest ogromna jeszcze przestrzeń do badania. Więcej jest tutaj pytań, hipotez niż gotowych odpowiedzi. Między innymi hipotezy owe wynikają z prób szukania uwarunkowań syndromu aleksytymii w zaburzeniach transferu międzypółkulowego, czyli między przekazem z prawej półkuli, a zatem tam, gdzie czujemy i tam, gdzie odbywa się rozpoznanie emocji, a lewą półkulą, czyli tą, która nazywa, abstrahuje, wyciąga wnioski i być może jest tak, że właśnie jest to taki wymóg adaptacyjny na ten moment, na tę chwilę. Natomiast niestety to, co jest wymogiem adaptacyjnym w danym momencie, może być wielką przeszkodą czy wielkim utrudnieniem wtedy, kiedy jesteśmy osobami coraz bardziej dorosłymi, wtedy, kiedy już nam trauma nie grozi. Niemniej nawykowe, automatyczne sposoby zmagania się z traumą są tak utrwalone, tak głęboko tkwią w jednostce, że ktoś taki nawet nie ma świadomości tego, że nie wie, co to znaczy czuć, nazywać. Kiedyś śmiałam się i powiedziałam, że są to niewolnicy własnych namiętności, ponieważ nawet nie wiedzą, że takie namiętności mogą w nich być. Z toku mojego wykładu jasno wynika, że bardzo ważne jest to, co się dzieje w momencie, kiedy konfrontowani jesteśmy z traumą i te kilka chwil czy kilka minut, być może dla niektórych kilka godzin, a dla niektórych, moglibyśmy powiedzieć, upiorne całe życie, jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o realistyczne bądź nierealistyczne mechanizmy poradzenia sobie z doświadczeniem traumatycznym. A jak widać, wyodrębniłam tutaj zmienną z poziomu takiego bardzo bazalnego, a mianowicie zmienną temperamentalną. Konkretnie w wyniku i badań przeprowadzonych m.in. przez zespół profesora Strelała
Również z badań, które prowadziłam sama, wynika, że jedna zmienna, a mianowicie poziom reaktywności, jest szczególnie ważna dla zapisu doświadczenia traumatycznego w pamięci, a następnie procesu konsolidowania tego doświadczenia w pamięci. Chciałam Państwu w tej chwili zaprezentować projekt badań, które przeprowadziłam, i projekt badań, który dokładnie obrazuje, na ile sensowne jest koncentrowanie się na tym, co dzieje się z nami w momencie doświadczania traumy i w jakim stopniu ma to wpływ na naszą strategię zmagania się z traumą i nasz ewentualny powrót do zdrowia. Gdybyśmy zwrócili uwagę na opisane tutaj zależności, to proszę wziąć pod uwagę to, że po pierwsze kwestie dotyczące właśnie z wymiarem temperamentalnym będą miały bezpośredni związek z typem kodowania zdarzenia w pamięci autobiograficznej i jednocześnie typ kodowania będzie w dużym stopniu związany potem z odtwarzaniem zdarzenia albo w postaci obrazów, albo myśli, przebłysków bądź emocji. Proszę zwrócić uwagę, że im więcej będzie obrazów, intruzji, przebłysków, tym mniejszym stopniu jesteśmy w stanie w krótkim czasie poradzić sobie z konsekwencjami doświadczanej traumy. I dalej, tak? Jeżeli będziemy cały czas obligowani wręcz do tego, aby tkwić w doświadczeniu, które przerosło nasze dotychczasowe życie, no to będziemy na najlepszej drodze do tego, żeby wzmacniać rozwój objawów ostrego zaburzenia stresowego na początek, a potem zespołu stresu pourazowego. A zatem cykl ten jest cyklem, który z jednej strony jest wspomagany przez własności temperamentalne i, jak mówiłam, własności stresora. Z drugiej strony jest wspomagany przez typ kodowania zdarzenia w pamięci autobiograficznej. Procedura i przebieg badań, jak tutaj widać, jest zamieszczona gdzie indziej. Natomiast chciałam tylko, aby wyniki, które będę omawiała, były bardzo klarowne, dokonać takiej krótkiej prezentacji strategii badań, które przyjęłam, i metod, które zostały wykorzystane do badania. Badałam grupę osób, które były uczestnikami wypadków samochodowych, także osoby, które odniosły bardzo konkretne obrażenia. Osoby te, które były sprawcami bądź ofiarami, czyli podział, który był przeze mnie brany pod uwagę ze względu na kryterium sprawstwa. Badania miały charakter badań podłużnych, to znaczy, że tą samą grupę badałam czterokrotnie. Po 3 tygodniach, 3 miesiącach, 6 miesiącach i po 12 miesiącach od czasu wypadku drogowego. Czyli w momencie, kiedy interesuje nas, co się dokładnie dzieje w umyśle kogoś, kto był konfrontowany z traumą, i wtedy, kiedy zależy nam na tym, aby rzeczywiście prześledzić ten proces zmagania się z tym doświadczeniem, warto wrócić do osoby, która miała określony wypadek, i warto monitorować ten proces dochodzenia do zdrowia. Kontrolowany był poziom lęku w każdych 4 momentów. Następnie kontrolowany był poziom zaburzeń pourazowych w tych 4 momentach. Następnie wykorzystano kwestionariusz pamięci zdarzeń traumatycznych.
i opracowany specjalnie dla potrzeb tego badania kwestionariusz pamięci zdarzenia traumatycznego. Kwestionariusz ten miał za zadanie prześledzić 5 kategorii opisu i dostarczał on zobiektywizowanej wiedzy na temat przebiegu danego wypadku. Jest to bardzo ważne, dlatego że jak wiemy, w trakcie doświadczania traumy dzieją się z naszą pamięcią różne rzeczy. Z wykładu, który miał profesor Marszewski, wiadomo było, że albo jest to hiperamnezja, albo amnezja, albo jest tak, że pojawiają się określone luki pamięciowe, albo jest tak, że występuje zjawisko pamięci odroczonej, a zatem przez jakiś czas mamy poczucie, że jest to dziura. I w tym momencie, z mojego punktu widzenia, ważne było zbadanie trafności pamięci zdarzenia traumatycznego i dodatkowym kryterium związanych z trafnością pamiętania było to, na ile ta trafność w pewnym stopniu jest uwarunkowana tym, w jaki sposób jednostka na wejściu dokonuje zapisu tego doświadczenia w swojej pamięci. A zatem można było dokonać takiego zapisu, że doświadczenie to tkwi w nas w postaci obrazów, czyli widzisz to dokładnie, w postaci zapachu, czyli na przykład czujesz to, co się działo, może być to słuch, a zatem czask zgniatanej blachy to jest to, co ci towarzyszy jako najbardziej dominujące doświadczenie. Może być tak, że po prostu ktoś czuje, tak, tylko i wyłącznie ból, a zatem jest to zapis, który jest, proszę zwrócić uwagę, zapisem jednomodalnym. Kolejny może być tak, że jesteśmy w stanie dokonać zapisu czysto werbalnego, ale nic poza tym. Czyli mówisz, miałem wypadek, to i to się działo. Natomiast najbardziej złożona forma pamiętania jest wtedy, kiedy jesteśmy w stanie dokładnie oddać pełny przebieg wydarzenia, czyli tak, jakbyśmy tworzyli pełną jego narrację. Jedna z przyjętych hipotez mówiła o tym, że typ reprezentacji niewątpliwie może mieć wpływ na poziom trafności odtwarzania zdarzenia traumatycznego. Proszę zwrócić uwagę na wyniki. Pomiar pierwszy to jest pomiar po 3 tygodniach od wypadku. Pomiar drugi to jest po 3 miesiącach od chwili uczestniczenia w wypadku samochodowym. Jedynką oznaczone jest kodowanie obrazowe, dwójką kodowanie werbalne, natomiast trójką oznaczone jest kodowanie narracyjne. Zatem przypominam, jeden oznacza, że dana osoba pamięta to wydarzenie, ale w postaci obrazów, smaków, słuchu, czyli nie jest w stanie nazwać słowami tego, co się działo. Dwa, jest to postać werbalna, niemniej taka, która jest nazwaniem słowami tylko, że coś miało miejsce, natomiast nie ma ciągłości, nie ma początku, środka i końca, nie ma nadania czy poszukiwania sensu, tak jak jest to w przypadku opowiadania czy kodowania narracyjnego. Na tej osi zaznaczony jest pomiar dotyczący trafności odtwarzania zdarzenia. I proszę zwrócić uwagę, że osoby, którym udało się zakodować zdarzenie w postaci narracyjnej, zdecydowanie trafniej pamiętają to zdarzenie i trafniej odtwarzają to zdarzenie. I różnica jest bardzo istotna statystycznie wtedy, kiedy dotyczy to porównania osób kodujących w postaci obrazowej i osób kodujących w postaci narracyjnej. Dokładnie jeszcze większa różnica występuje wtedy, kiedy mamy do czynienia z analizą 3 miesiące po wydarzeniu. Proszę zwrócić uwagę, że
osoby pamiętające w sposób narracyjny zdecydowanie od tych dwóch pozostałych sposobów kodowania różnią się, jeżeli chodzi o poziom trafności odtwarzania zdarzenia. Zobaczmy, jak to jest wtedy, kiedy analiza dotyczy po pół roku i po roku. Także zdecydowanie najgorzej pamiętają zdarzenie osoby, które niejako tkwią w tym kodowaniu obrazowym, a zatem moglibyśmy powiedzieć, że nie potrafią albo coś w nich nie potrafi dokonać przekształcenia tego wydarzenia w postać werbalną bądź w postać narracyjną. Czyli gdybyśmy wrócili do zaburzeń stresowych pourazowych, to proszę zwrócić uwagę, że intruzje, obrazy powracające, emocje, które powstają wtedy, kiedy mamy do czynienia z przypomnieniem tego wydarzenia, prawdopodobnie będą występowały u osób kodujących postaci obrazowej, natomiast małe prawdopodobieństwo jest wtedy, kiedy będzie to dotyczyło osób kodujących w sposób narracyjny. I rzeczywiście wtedy, kiedy sprawdzimy, jak się ma typ reprezentacji, a rozwój zaburzeń pourazowych, to proszę zwrócić uwagę, że 3 tygodnie po i 3 miesiące po osoby kodujące w sposób obrazowy prezentują najwyższe nasilenie zaburzeń pourazowych. Do tej grupy kodujących i tych, u których występują bardzo silne zaburzenia, dochodzą 3 miesiące po zdarzeniu osoby, które kodowały wydarzenie w sposób werbalny, a zatem również one nie są w stanie sensownie zapracować nad przebytymi doświadczeniami, oczywiście w cudzysłowie sensownie, i towarzyszą im 3 miesiące po zdarzeniu bardzo silne objawy zaburzeń pourazowych. Kolejne badanie to jest, przypominam, pomiar trzeci to jest pół roku i pomiar czwarty rok od chwili, kiedy wypadek miał miejsce. Podobnie jak w przypadku pierwszego, drugiego, tak i proszę zwrócić uwagę, w przypadku trzeciego i czwartego pomiaru sytuacja się nie zmienia, a zatem bardzo niekorzystnie dla radzenia sobie z doświadczeniem traumatycznym, jak wynika, jest kodowanie tego doświadczenia w postaci właśnie takiej zmysłowej, moglibyśmy powiedzieć, bo obrazowe ma tutaj charakter umowny, ponieważ dotyczy to wszystkich modalności zmysłowej, a nie tylko wzroku. A zatem z tych badań wynika już bardzo ważna wskazówka dla sposobu radzenia sobie z konsekwencjami traumy. Jeżeli jest tak, że jesteśmy z różnych względów predysponowani do tego, żeby jako pierwsze i jako najbardziej dominujące pojawiało się w nas zapamiętywanie właśnie w tej postaci takiej bardzo sensorycznej, to mając świadomość tego, że jesteśmy niejako tak predysponowani, powinniśmy dołożyć wysiłków, aby w następnych jakby etapach zmagania się z traumą przejść, nawet wtedy, kiedy boli, nawet wtedy, kiedy mamy wewnętrzny przymus, żeby uciekać od tamtych doświadczeń, nazwać te wydarzenia. Po nazwaniu tworzyć spójną narrację i to taką, która będzie nazywała pewne rzeczy po imieniu, niezależnie od tego, jak rzeczywiście bardzo to boli, czyli na przykład wtedy, kiedy jesteśmy ofiarami gwałtu i wtedy, kiedy chcemy, aby było to doświadczenie, które tak naprawdę nie miało miejsca w naszym życiu, no to działamy paradoksalnie, ponieważ spychając je ze świadomości, właśnie doprowadzamy do takiej sytuacji, że ono powraca i to w najmniej korzystnych okolicznościach. Na dodatek jeszcze nienazwane zawiera w sobie pełen ciąg myśli,
które być może nie mają w ogóle racji bytu w tej konkretnej sytuacji, ale na przykład obwinianie siebie za to, że się znalazło w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie, niewłaściwie ubranym, czyli w tym momencie zasłużyłam na to, jest niewłaściwym określeniem dla sytuacji, która miała miejsce. I dopóki nie znajdziemy się w sytuacji albo relacji ze sobą bliską, albo relacji z terapeutą, będzie to jak powracająca fala, a nie jak doświadczenie, które można nazwać właściwymi słowami i można nadać temu rzeczywiście sensowną całość, rozumiejąc psychologię tego wydarzenia i też znaczenie, jakie być może miało w naszym życiu.